z podstawowych pytań, które myślę, że każdy sobie kiedyś gdzieś tam zadaje. Co to znaczy wiedzieć? Co to znaczy wiedzieć tak naprawdę? Czym się różni wiedza od na przykład wiary albo od zaufania? Przyjąć większą łyżkę. To jest też ważne. Bo tamta jest za mała. Teraz kwestia właśnie. Co to znaczy wiedzieć? Kiedy możemy mówić, że coś wiemy? To jest wbrew pozorom bardzo trudne, ponieważ jak tak naprawdę katalogujemy te wszystkie nasze definicje, co przez nie rozumiemy? Bo następna rzecz, która przy tej kwestii się pojawia, co to znaczy wiedzieć, to jest teraz kwestia zaufania. Dlaczego? No teraz tak. Czy należy ufać? Czy należy ufać, to znaczy co? To znaczy, że wierzymy, no bo to od razu następstwem zaufania jest wiara w coś. Wierzymy komuś na przykład, że on nas nie oszukuje, czyli ufamy, czyli wierzymy, czyli pochodną zaufania jest wiara, musi być. Mamy zaufanie, że to jest prawda, czyli wierzymy w coś. Co to ma z wiedzą wspólnego? Że wiemy na pewno. No, chyba nigdy nie będziemy mogli tego stwierdzić jednoznacznie. Ale idźmy teraz dalej. Jeżeli wierzymy, mamy zaufanie, wierzymy, to nadal nie wiemy, nie jesteśmy pewni. Więc staramy się na przykład sprawdzić wiarygodność tego kogoś, ale to nadal nie jest odpowiedź, ponieważ wiarygodność to jest taki dosłownie to brzmi jak sprawdzenie, czy coś jest godne naszej wiary. Czyli nadal musimy wierzyć w coś, tak? Czy coś, co jest wiarygodne, jest prawdziwe? No raczej nie, nie do końca. Bo mówimy, że wydaje się być coś wiarygodne, nie? Albo ktoś mówi wiarygodnie, ale to nadal nie znaczy, że to, co mówi, jest faktyczne z prawdą, jest prawdziwe. Więc tak naprawdę dalej nie wiemy. No to kiedy wiemy? Kiedy możemy być czegoś pewni? No ja uważam, że tylko jedynie w momencie, kiedy te wszystkie rzeczy odsuniemy, kiedy między nami, naszą percepcją, między naszymi zmysłami, a badaną rzeczą, zjawiskiem, czymkolwiek, z czym przychodzi nam się w życiu mierzyć, jest bezpośrednia droga, czyli wiemy coś, co sami jesteśmy w stanie sobie ustalić za prawdziwe. Jeżeli będziemy uczestniczyli w czymś takim jak poleganie na pośrednictwie, czyli na sprawdzaniu wiarygodności, no właśnie, nawet jak to, jaką skalą oceny się wtedy będziemy posługiwać, jak będziemy oceniać wiarygodność. Będziemy mieli jakąś tam ilość dowodów na coś, która nas przekona, ale i ta wiarygodność rośnie, ale nadal co to ma wspólnego z pewnością, z wiedzą, że wiemy na 100%, że coś jest takie, a nie inne. Więc moim zdaniem, jeżeli chcemy być czegoś pewni i coś wiedzieć, to musimy sami do tego dojść tą najprostszą drogą, drogą bezpośredniego zbadania, bez udziału wiary, zaufania, wiarygodności, bo to jest praktycznie to samo,
No i wtedy chyba możemy mówić, że coś wiemy. A reszta? To tylko zaufanie do kogoś, kto twierdzi, że to wie, że to zbadał, że tam był, że to widział i tak dalej, i tak dalej. No nie jest tak? Wydaje mi się, że jest. Czyli znowu to samo pytanie, co na początku. Kiedy stwierdzamy, że coś wiemy? No chyba tylko i wyłącznie wtedy, kiedy sami do tego jesteśmy w stanie dojść, że nie ma innej możliwości jak taka, która nam po prostu wychodzi z czegoś, nie? Bez absolutnie żadnego cienia wątpliwości, że ktoś coś stwierdził, że musieliśmy znowu zaufać i wiadomo, o co chodzi. Tak ja to widzę. Dobra, pijemy teraz ten specyfik. Nie pytajcie, nie pytajcie.